Z tego, co działo się w świecie w 2008 roku, można oczywiście wyciągnąć wiele wniosków i wskazówek na przyszłość. Mimo zwycięstwa Baracka Obamy w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, mimo wielkich nadziei związanych z tym triumfem, mimo teoretycznie malejącej roli Ameryki w światowej dyplomacji i teoretycznie rosnącej roli Unii Europejskiej, widać wyraźnie, że problemy i konflikty, które toczą świat, będą rozwiązywane w przyszłym roku w podobny sposób jak w roku mijającym, albo nie będą rozwiązywane z tych samych powodów, dla których tak ciężko światu się z nimi rozprawić do tej pory. Widać wyraźnie, choćby po wojnach w Iraku i w Afganistanie, że każda tego typu interwencja wymaga ogromnych środków i militarnych, i finansowych. Widać wyraźnie, że niektóre potęgi światowe, które swoją potęgę zbudowały w ostatnich latach na swoich zasobach surowcowych, takie potęgi jak Rosja, czy na gwałtownym wzroście gospodarczym, jak w przypadku Chin, widać wyraźnie, że kiedy dochodzi do kryzysu ogólnoświatowego, gospodarczego, także te potęgi zaczynają się chwiać. I to jest przykład na to, jak bardzo krucha jest ta klasyfikacja najważniejszych i najsilniejszych graczy na świecie. Widać wyraźnie, jak w łatwy sposób, jak szybko może się ta klasyfikacja zmienić. I myślę, że w przyszłym roku jeszcze będziemy świadkami kilku tego typu niespodzianek.